Witam, witam bardzo serdecznie. Aleksander się kłania. Słuchajcie, dzisiaj chciałbym Wam przedstawić wiadomość, dosyć obszerną wiadomość, którą dostałem. Mowa jest o jednostce, której sprawy poruszałem w mniejszym lub większym stopniu. Przez 3 lata gdzieś troszkę tych jednostek już się przewinęło akurat w tych materiałach, które lecą tutaj ode mnie. Więc myślę, że nie rzuci to jakiegoś cienia na jakąś jednostkę. Niemniej jednak jestem o tym przekonany, że żołnierze obecni i byli tej jednostki wojskowej na pewno skojarzą, o co chodzi. Długo się zastanawiałem, jak przekazać tą wiadomość. Znaczy długo, bo już chwilkę mam to pismo. Ja oczywiście jest w tym piśmie napisane konkretnie, o kogo chodzi i jaką jednostkę. Niemniej jednak ja postaram się mówić tutaj bezosobowo. Uważam, że rzeczy, które zostały tu napisane przez grupę osób, bo uważam, że jest to grupa osób, zresztą tak to było też przedstawione w niektórych momentach, uważam, że one powinny wybrzmieć. Powinny wybrzmieć i pokazać, że wielu żołnierzom obecnym i byłym naprawdę leży na sercu to wszystko, co się dzieje, i jeżeli jest coś nie tak, to po prostu chcą o tym mówić. W ostatnich latach nie można było tego robić, nie oszukujmy się. To ta fałszywa pandemia stworzyła stowarzyszenie, stworzyła takich ludzi jak ja, jak porucznik Powałka, jak niektórzy ludzie z serwisów Wirtualna Polska i Onet na przykład. Chociaż ja osobiście traktuję te serwisy z przymrużeniem oka, ale ogólnie mówię, że ta cała sytuacja stworzyła po prostu ludzi dosyć sporo mundurowych, którzy po prostu zaczynają mówić jak jest. Ta cała sytuacja i to, co się działo przez ostatnie 3 lata, sprawiło to, że ludzie odchodzą i zaczynają po prostu mówić, jak chcą po prostu, jak to ubrać słowa, zrobić coś nie tylko dla siebie, ale też dla tych, którzy zostali i dla tych, którzy przyjdą, czyli po prostu, krótko mówiąc, dla przyszłych pokoleń. Przeczytam Wam to pismo. Poruszone jest tutaj wiele tematów. Myślałem, że w tej jednostce wojskowej już mnie za dużo nie zaskoczy, a tu bach, lufa następna. I jak czytam to, to podejrzewam, że po tym, co powiem na końcu, być może na tym jednym się nie skończy. No ale dobrze, nie przedłużając. Poniżanie żołnierzy przez dowódcę pułkownika takiego i takiego. Na zorganizowanych przez niego rozmowach wyjaśniających w sytuacji, gdzie żołnierz złożył wypowiedzenie stosunku służbowego, dowódca niejednokrotnie w obecności sekcji personalnej SPD, dowódcy pododdziału, bezpośredniego przełożonego i męża zaufania odpowiedniego korpusu, dowódca poniża i stosuje mobbing wobec żołnierzy, którzy złożyli wypowiedzenie. A niejednokrotnie doprowadzając żołnierzy do płaczu, często używa obraźliwych sformułowań i obelg, mając na celu przekonanie żołnierza do wycofania wypowiedzenia. Ja się zastanawiam, jak to jest możliwe, stosując obelgi. No ale dobrze. Wypowiedzenie. Cała forma spotkań z żołnierzami składającymi wypowiedzenie stosunku służbowego w umyśle dowódcy ma służyć nakłonieniu żołnierza do pozostania w jednostce, ale sposób, w jaki te spotkania przeprowadza, mają zupełnie odwrotny skutek. Żołnierz, wchodząc do kancelarii dowódcy, jest zastraszony. Niekulturalnie punktowane są jakiekolwiek odchyły w jego posturze, sposobie wypowiadania się, czy nawet manierze, z jaką prowadzi rozmowę, to jest odwracanie wzroku, ruszanie palcami itd.
Dowódca w tych rozmowach niejednokrotnie sugeruje, że żołnierz odchodzący z pułku skończy jako, cytuję, menel podmonopolowym. Insynuując, że żołnierz do niczego się nie nadaje, argument menela spod monopolowego jest jednym z ulubionych chwytów dowódcy, a przy każdej okazji, gdzie przewija się temat, wypowiedzeń dowódca lubi mówić, że byli żołnierze sobie nie poradzą i skończą jako alkoholicy. Dobre, co? Masakra. Najwięcej na ten temat do powiedzenia mieliby mężowie zaufania poszczególnych korpusów, a zwłaszcza mąż zaufania korpusu szeregowych i jego zastępca. Tu są podane stopnie i nazwiska. Przez fakt, że najwięcej odchodzi żołnierzy ze stopniem szeregowego, a ci dwaj żołnierze są wzywani każdorazowo do kancelarii dowódcy, gdy ten taką rozmowę przeprowadza z żołnierzem w stopniu szeregowego. Czyli z tego, co ja rozumiem, dowódca jednostki chce, że tak powiem, nakłonić żołnierzy do pozostania w jednostce wojskowej. Wchodzi na starcie, ich atakuje, rozumiem. Muszę tak powiedzieć, jak pan trzymasz palce, jak pan stoisz na betonie, jak pan przyjmuje postawę zasadniczą, źle pan się zameldował, źle to, źle tamto, proszę na mnie patrzeć, nie wiem, strzelam jak pan mówi, albo co, jak żołnierz już. Ja sam bym uciekał wzrokiem, jakby mi dowódca gadał takie jakieś drdy małe. Różnie zresztą ludzie reagują, ale że rozumiem, traktuje w ten sposób ludzi, tak? Mowa tutaj o jakichś brzydkich słowach i w ten sposób chce zachęcić żołnierzy do pozostania, tak? Rozumiem, w momencie, a może nawet nie, może w trakcie, jeżeli żołnierz dalej pozostaje przy swoim, to mówi mu wprost, że skończy jako menel podmonopolowym i że tacy ludzie się do niczego nie nadają. Powiedzcie mi, kochani, gdzie tu jest logika? Co wy na ten temat macie do powiedzenia? Zachęcam was do pisania właśnie w komentarzach. Co na ten temat myślicie? Jak wy widzicie tę sytuację? Z przyjemnością odniosę się do tego, czytając wasze komentarze. Lecimy dalej. Tu są takie akapity, słuchajcie. Drugi akapit z tytułem Dziwne pomysły dowódcy i dobrowolne zbiórki. Za przykład można podać wymuszoną przez dowódcę zbiórkę na maskotkę albo wotum zaufania, kawałek blachy przyczepiony na drzwiach kościoła obok, na drzwiach kościoła obok, który kosztował w przybliżeniu 7000 zł. Dowódca wymyślił dobrowolną, w cudzysłowie muszę to zaznaczyć, zbiórkę na maskotkę, której nikt nie chciał. Pomysł maskotki żołnierze uznali za co najmniej śmieszny. Dowódca wymyślił, że maskotka pozwoli się jednostce pokazać szerszej publiczności. Drugim argumentem było to, że jednostka taka i taka plus jednostka taka i taka mają swoje maskotki, więc dlaczego my nie mamy takiej mieć? Poskutkowało to tym, że dowódcy kompanii byli postawieni w sytuacji, gdzie albo narażą się na brak szacunku ze strony żołnierzy za namawianie do ekstremalnie niepopularnego pomysłu, albo narażą się na konsekwencje ze strony dowódcy za nieegzekwowanie jego rozkazów. Tak swoją drogą mi to coś przypomina akurat mości dowódcy, prawda? Nie czasami szczypewkowanie? Albo się zaczęcie wykonywać jego rozkazy, jednego, drugiego. Mówię tu o wszystkich dowódcach, nie tylko o tym. Albo po prostu, no, pizdej na gaz. Prawda? Brzmi znajomo, nie? Dobrze. Zbiórka na wotum była jednocześnie ze zbiórką na maskotkę. Dalej nie potrafimy do końca wytłumaczyć, co ma symbolizować, ani czemu ma służyć kawałek metalu powieszony na bramie kościoła. Jednak skutki dla morale, gdzie dowódca konfliktuje dowódców pododdziału z ich pododdziałami, można sobie łatwo wyobrazić. Kredo zwiadowcy, którego każdy żołnierz miał się nauczyć na pamięć, będące jedynie nieudolny przetłumaczonym kredo Rangera z USA, może posłużyć za kolejny przykład pomysłu szczapy. Coś, co w teorii ma budować morale, ma dokładnie odwrotny skutek. Dowódca bardzo lubi posługiwać się hasłami, które przy okazji błędnie cytuje. Esprit de corps.
gdzie poprawna pisownia brzmi Esprit de Corps. Widniejące przy jego nazwisku na stronie jednostki wojskowej bardzo dobrze obrazuje jego podejście do służby. Wspominałem o tym swego czasu, ale tutaj nie wiem, czy tu jest akurat Esprit de Corps. Esprit de Corps, tam było coś o rdzeniu. W każdym razie, no, patrząc, jeżeli chodziło o to, ja wspomniałem, że ja nie jestem jakiś mega lingwistą czy coś takiego, bo mam tylko trójkę z niemieckiego i trójkę z angielskiego, jeśli chodzi o Stanak. Niemniej jednak, patrząc, tam było pomieszane, były dwa wpisy. Jeden był po łacinie, drugi był w języku francuskim. I esprit de corps, chyba w jakimś tam sensu, jeśli patrzeć akurat w łacinę, to chyba miał nawet jakiś sens, więc tutaj no, trzeba by było zerknąć. Ja to poruszałem, nie pamiętam teraz dokładnie, ale pamiętam, że, no, że tutaj trzeba by się było po prostu temu przypatrzeć, no, bo jest tyle tych odmian i tego wszystkiego, tu łacina, francuski, inne takie rzeczy, więc no, no ale różnie ludzie mogą to odbierać. Akurat takie jest podejście tych, którzy to pismo do mnie przysłali. Ale lecimy dalej. Morale na jednostce i brak zaufania do przełożonych. Na zerowe lub nawet poniżej poziomu zera morale składa się wiele czynników, gdzie naprawdę ciężko jest przytoczyć wszystkie. Zaczynając od góry, czyli samego dowódcy, żołnierzom nie podoba się nagła zmiana w kierunku przesadnego przykładania się do regulaminów. Nikogo nie dziwimy w sytuacji, gdzie dowódca jednostki potrafi stać po rozprowadzeniu przez X godzin i uczyć wojsko musztry, używając przy tym rynsztokowego słownictwa. Ruganie dowódców kompanii w obecności całego pułku za uchybienie w mustrze również przeszło już do porządku dziennego. Nie jest to jakieś odstępstwo od reguły, bo dowódca nie ma absolutnie żadnych zahamowań przed obrażaniem wyższych stopniem przy osobach młodszych szarżą. Kolejnym powodem jest odchodzenie od szkolenia bojowego na rzecz wcześniej wspomnianej nauki regulaminów. Dowódca jest z jakiegoś powodu zafascynowany korpusem piechoty morskiej ze Stanów Zjednoczonych. Niejednokrotnie przywoływał, że zanim wojsko będzie mogło się szkolić, to musi nauczyć się równo chodzić, znać regulamin na pamięć i ładnie wyglądać. Prowadzi to do kuriozalnych sytuacji, gdzie jednostka, która jeszcze jakiś czas temu była marką i wzorem do naśladowania w Wojsku Polskim, poświęca więcej czasu na naukę wcześniej wspomnianych regulaminów i musztry niż strzelania, taktyki i resztki żołnierskiego rzemiosła. Sam poziom szkolenia, jeśli chodzi o strzelanie i taktykę, jest godny rozpaczy. Strzelania w 90% sprowadzają się do katowania strzelania w pozycji leżącej do czterech ukazujących się celów na czterech różnych odległościach. Marnowane jest w ten sposób tysiące sztuk amunicji tygodniowo, gdzie takie szkolenie absolutnie nic nie wnosi. Rzadkością są jakiekolwiek strzelania sytuacyjne lub takie, które faktycznie przydałoby się w sytuacji bojowej. Szkolenie dotyczące taktyki nie istnieje w praktyce, nie jest prowadzony jednolity tok szkolenia taktyki. Każdorazowo taktykę prowadzą inni podoficerowie, każdy z innym pomysłem na podejście do szkolenia i kończy się to kompletnym miszmaszem, gdzie wrog może być faktycznie zrealizowane tylko kilka tematów z taktyki w kilkomiesięcznych odstępach, w większości tylko teoretycznie. O szkoleniu poligonowym i o tym, co się podczas niego dzieje, można by książkę napisać. Niestety byłaby to tragikomedia. Stare namioty, brak paliwa do nagrzewnic, pozorna realizacja planu szkolenia i znikoma organizacja to tylko kilka problemów. Kolejną kwestią jest naginanie prawa i przymuszanie dowódców pododdziałów do okłamywania żołnierzy w kwestii oddawania krwi. Dowódca i szef sztabu, i tutaj mamy stopnie, rugają na odprawach dowódców pododdziałów, jeśli żołnierz odda krew w inny dzień niż ten wyznaczony przez dowódcę. To jest w ogóle tak swoją drogą częste zjawisko. Dowódca powie, że w ten i w ten dzień, ale mają to jakoś zawsze poparte, bo to są jakieś ważne dni, więc no tutaj już się nieraz spotkałem, że no to są różne rzeczy.
które trzeba wziąć pod uwagę. No ale no nieważne. Nieraz dowódca powiedzi, że lepiej nie w takie dni i będzie to na wieki wieków amen przestrzegane, dopóki ten kolejny podwładny nie usłyszy, że no, tam się pomylił, albo że jednak no, nie jest aż to takie ważne, można w inne dni. I tak to jest. Przymuszają oni dowódców do nakłaniania żołnierzy do oddawania krwi w dni wyznaczone. W przypadku, gdy żołnierz faktycznie odda krew wtedy, kiedy chce, to on sam i jego przełożeni są karani. Ja jestem ciekawy, w jaki sposób, jak to jest, jak to karani są. Przełożony? Że. No jestem bardzo ciekawy, chciałbym ten temat rozwinąć, chciałbym coś więcej wiedzieć na ten temat, tak naprawdę. Dobrze, lecimy dalej. Najbardziej bolesną kwestią dla żołnierzy jest brak oddawania nadgodzin za ponadnormatywny czas pracy. Żołnierze są systematycznie oszukiwani i wyzyskiwani i dosłownie nic za to im się nie należy. Normy czasu pracy nie są przestrzegane, co negatywnie odbija się na stanie zdrowia żołnierzy, ich relacjach w domu, i stosunku do miejsca służby. Słuchajcie, tutaj to jest temat rzeka, jeżeli chodzi o przestrzeganie właśnie, czy oddawanie nadgodzin, takie rzeczy. To jest hulaj dusza. Tak naprawdę powiem wam szczerze, że jeżeli chodzi o jednostki wojskowe, to każda, wszystko w zależności od zadań tej jednostki, stanu gotowości, to jest mnóstwo. Tutaj to jest taki temat, że tak naprawdę jeżeli chodzi w tej kwestii, to każdy temat jest indywidualny. Jeżeli uważacie, że jesteście wyzyskiwani, a wielu z was tak uważa, bo patrząc na to, ile czasu spędzacie w pracy, potem dzieląc to na godziny, to tak naprawdę zarabiacie dużo mniej niż ludzie w cywilu. Taka jest prawda. W wielu jednostkach, szczególnie tak jak teraz zaczęła się granica i inne takie rzeczy. Prawda, koledzy, koleżanki? Dobrze mówię, nie? Cóż mogę doradzić? Dobrego radcę prawnego lub gościa, jeżeli chcecie, mogę wam takiej osoby poradzić, znaczy się zaproponować. Wystarczy, że się do mnie zgłosicie. Ja wam przedstawię pokrótce sytuację, kogo mam na myśli i dlaczego. Skieruję was do nich, wy zbierając wszystkiego rodzaju właśnie dni wolne, ale tu jest ważne właśnie, żebyście mieli, jeżeli coś jest nie tak, zbierajcie wyciągi z rozkazu. Zbierajcie to dla siebie, złożyć to wszystko do kupy, dać do analizy i może nagle się okazać, tak jak w wielu jednostkach wojskowych, że te nadgodziny wam się należały i będziecie mieli to wyrównane. Nie mówię, że tak jest wszędzie, ale w wielu jednostkach wojskowych tak jest. Niemniej jednak wspominam raz, czy tam muszę wspomnieć raz jeszcze. Każda sytuacja to jest indywidualna sprawa. Oczywiście interpretując to wszystko, jeżeli zwrócicie się do radcy prawnego w jednostce wojskowej, jeśli takowy jest, a tam jest, to on zawsze będzie grał pod dowódcę. Zawsze wam powie, że się nie należy. Pamiętajcie, żeby w takich kwestiach szukać żołnierzy, czy tam przepraszam, co ja gadam, szukać radców prawnych, którzy są, no, że tak powiem, nie pozostają w komitywie z jakimiś ludźmi z dowództwa jednostki wojskowej. Najlepiej znaleźć takiego, który zna się na naszym prawie właśnie wojskowym, a takie osoby, takich osób jest bardzo mało. Niemniej jednak ja takie osoby znam i takie osoby mogę polecić i na pewno wam obiektywnie przedstawi sprawę, to znaczy bez żadnej ściemy, powie wam, czy wam się coś należy, czy nie należy, przeanalizuje wszystkie dokumenty, które wy ewentualnie przedstawicie i tyle. Tak więc no tutaj warto walczyć, ale dużo ludzi odpuszcza. Odpuszcza. I tu jest słusznie zauważone, odbija się to na rodzinach, na to, na tamto, na wszystkim, na zdrowiu przede wszystkim, a potem lądujecie celem określenia dalszej przydatności do pełnienia służby wojskowej i lądujecie z niczym. Albo sypnie wam się zdrówko i wywalają was jak zużyte śmieci, albo stajecie się po prostu najgorsi, mimo że od roku, od półtora jeździcie na granicę. Cały czas w kółko, nigdy nie marudząc. Jak stracicie zdrówko, to wam się o tym zapomina. Dobrze mówię? Jeden z was się z tym spotkał, prawda? No i tutaj zresztą jest jeden taki troszeczkę temacik, który pokazuje, do czego można doprowadzić. Można przytoczyć wypadek na poligonie z zeszłego roku, gdzie dwójka żołnierzy po niezapewnieniu im odpowiedniego czasu
wypoczynku i sprawnego pojazdu uderzyła w nieznakowany radiowóz, poważnie raniąc funkcjonariuszkę. Najbardziej fakt mieszania z nadgodzinami uwydatnia sytuację, gdzie w zeszłym roku za tydzień przebywania na pokazach w pewnym mieście, gdzie jeden pododdział z jednostki spędził tam tydzień, po obietnicach otrzymania nadgodzin ostatecznie nie zobaczył ani sekundy w tak zwanej książce płaczu. Podczas gdy żołnierze innej jednostki, tu podana jaka jednostka tam była, dostali 11 nadgodzin za dokładnie taką samą ilość czasu spędzonego na pokazach. I to jest często i gęsto, tak jest. Nieraz jedzie kilka jednostek, mają nadgodziny, a ta jedna akurat tam nie ma. A jeżeli chodzi o takie wypadki, inne rzeczy, to jest też to, co jest zamiatane pod dywan w obecnych czasach, to kierowcy. Ja wam, panowie kierowcy, współczuję. Przechodzicie do roboty, myślicie, że będzie no, jakieś ludzkie warunki, przecież wojsko, przepisy, one są stosowane, one są przestrzegane, a się okazuje, że jedziecie ileś tam godzin jakąś platformą czy czymś, no, za pojazdem służbowym, chwilę śpicie, każe nam wam się wsiadać i jechać z powrotem, i potem jest wypadek, no i wielkie halo, tak, od przełożonych, a czas właśnie wielu z was się nie broni, ale to już jest coraz rzadziej. Wielu z was widzi, że kurwa, to w końcu mnie oszukano, to mnie wrzucono na minę i wielu z was zaczyna się właśnie w drugą stronę, zaczyna się bronić. I warto, i pamiętajcie, zawsze walczcie o swoje. Nie idźcie na to, że przyznaj się do winy, tu ci anulujemy, to, to, tu, tamto. Nigdy w to nie wierzcie, zawsze mogą was wydymać. Taka jest prawda niestety. Ale tych zadań jest dużo, dużo więcej. Czytajmy dalej. Nagminne jest również wysyłanie żołnierzy z dnia na dzień na kompanie honorowe czy pokazy w weekendy, gdzie również nie oddaje się im tych dni pracy jako nadgodzin. A tych pokazów przed wyborami było strasznie. Najwięcej chyba było 114 czy 115 pokazów czy jakichś pikników w ciągu roku pewna jednostka miała. Nieźle, nie? Grali naszą kartą. Robiliśmy żołnierze, kochani, robiliśmy pokazówkę dla tych, żeby się mogli ładnie w wyborach prezentować. Prawdopodobnie najbardziej poszkodowane są kompanie i tu mam jakie to są, a można przeczytać, logistyczne i dowodzenia. W sytuacji, gdzie wyjeżdża w pojeździe dwóch kierowców, co wymuszają przepisy, za ponadnormatywny czas pracy dowódca oddaje nadgodziny tylko jednemu kierowcy. To też czasami jest tam uregulowane w jakiś sposób. Już słyszałem takie właśnie przypadki. Zdarzało się naruszenie przestrzeni osobistej żołnierza przez byłego zastępcę dowódcy poprzez szarpanie ich i sprawdzanie, czy mają resortową koszulkę pod mundurem. Na placu apelowym miała miejsce sytuacja, w której podczas rozprowadzenia dowódca pododdziału uderzył żołnierza, gdy były zastępca dowódcy zwrócił mu uwagę, że jego żołnierz żuje gumę podczas apelu. No, chciałbym poznać tą sytuację, powiem wam szczerze, naprawdę chciałbym poznać, jak to było z dokładnym opisem. Z przyjemnością poznam. Żołnierze otwarcie mówią, że jednostka jest niezdolna do jakichkolwiek działań bojowych. Poziom wyszkolenia leży i kwiczy, a jakiekolwiek rozkazy dowódcy były wprost ignorowane przez podwładnych. Nie da się zaufać osobie, która wprost gardzi swoimi własnymi podwładnymi i wprost daje do zrozumienia, nie szanując czasu, poświęcenia, inteligencji i honoru własnych podwładnych. Mocne słowa, co? Kurwa, ludzie, aż wam współczuję, naprawdę. Braki zdolności bojowych. Jednostka obecnie przez braki kadrowe i archaiczny sprzęt nie jest w stanie prezentować jakiejkolwiek wartości bojowej. Poprzez stare i źle obsługiwane beryle, brak możliwości obsługi broni wyborowej, PK starsze od 90% kadry, brak możliwości obsługi wskaźników laserowych, niesprawne BRDM-y, potrafiące przestać działać 500 metrów po wyjechaniu za bramę, nie nadające się do niczego pojazdy takiej, do słabo wyszkolonych podoficerów produkowanych w miesięcznej szkole, co przekłada się na niesprawne i źle dowodzone sekcje rozpoznawcze. Jednostka obecnie nie ma ani środków ludzkich, ani sprzętowych do osiągnięcia jakiejkolwiek zdolności
bojowej. O tym też często było mówione, właśnie, nie dość, że ludzie wyszkoleni odchodzą. Akurat w tej jednostce, pamiętam, było coś takiego, odeszło chyba tam ponad 50 osób w jednym tym, już zapomnieć o nich, zapomnieć, to w ogóle oni to tak jakby nigdy nie byli u nas żołnierzami, prawda? Do tego braki pomyłki w dokumentach, innych takich rzeczy, temat rzeka. Powiem wam, że myślałem już, że te tematy, jeśli chodzi o tą jednostkę, się zakończą, a tego jest coraz więcej. Trzeba się kawy napić. Tak. Ciężko się to wszystko czyta, powiem wam. Ale mówmy dalej o fali odejść. Po fali odejść, a taki tytuł, niedziałający sztab. Po fali odejść w tym roku sztab opustoszał. Już wcześniej był mało sprawny, co pokazała niesprawna, a co pokazała sprawa niewypłacanych emerytur. To jest to, o czym przed chwilą wspomniałem. Teraz sztab jest uzupełniany świeżymi żołnierzami po dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej. Stanowiska, które powinny być zajmowane przez żołnierzy z wieloletnim stażem, stanowiska, od których zależy funkcjonowanie jednostki, są obsadzone przez ludzi, którzy jeszcze miesiąc wcześniej nie mieli nic wspólnego z wojskiem. Prowadzi to do sytuacji, gdzie część dokumentów przekazywanych do sztabu po prostu znika. Tak prozaiczne sprawy, jak dostarczenie zdjęcia do teczki, akt personalny, wymaga trzykrotnych odwiedzin w sztabie, bo zdjęcia potrafią dwukrotnie zniknąć. Ale słuchajcie, to jest nie tylko, jeśli chodzi o te zdjęcia i o te zanikające dokumenty, to nie tylko u was, powiem wam, koledzy, którzy będziecie tego słuchać, nie tylko u was. To jest, zdjęcia to jest jakiś fenomen na skalę Emonu. Poważnie, uwierzcie mi na słowo. Nie mówiąc już o sytuacjach, gdzie odwoływane są, bo sztab nie dopilnował zapotrzebowania na to i na to. Już nie chcę za bardzo mówić, bo zawęzimy poszukiwania. Obecnie sztab nie jest w stanie, jest w stanie rozpadu i nic nie wskazuje na to, że w najbliższym czasie dowódca uzupełni go. Swoją drogą, no tak to jest, wsadza się na doświadczonych żołnierzy i tak to, no jestem w stanie uwierzyć, że to działa. Też chciałbym to jeszcze bardziej poznać, powiem wam szczerze, ten cały temacik odnośnie tego sztabu. Chodzi oczywiście o uzupełnienia ten cały sztab kompetentnymi ludzi, a tu wychodzi ludźmi, a tu wychodzi po prostu na to, że są ludzie, którzy może i się starają, owszem, ale nie mają odpowiedniego doświadczenia i to wszystko leży. Jednostka znajduje się w skrajnie niekorzystnym miejscu strategicznym i bytowym. Nikt o zdrowych zmysłach nie chce być uwięziony na lata w tej jednostce, a przenosiny do innej jednostki są niemożliwe. Dowódca po prostu nie wyraża na to zgody. Teraz jest to praktycznie wszędzie taki problem. Dowódcy nie pozwalają przenieść się akurat żołnierzom. Ja wspomnę tylko jedno, zresztą jestem zwolennikiem tej zasady. Z niewolnika nie ma pracownika. Kolejny fajny akapit, jaki tutaj jest, to jest nierówne traktowanie żołnierzy zawodowych i dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej. Żołnierze niejednokrotnie narzekali na warunki bytowe na jednostce. Dwie kompanie od prawie roku mieszkają w miasteczku kontenerowym, a w budynkach, które zajmowali, urzęduje obecnie dobrowolna zasadnicza służba wojskowa. Pamiętam te czasy, jak chyba poszliście na początku w namioty. Dobrze, że te kontenery w ogóle się zjawiły, no ale to faktycznie. Dobrowolna dalej jest na piedestale, w tej jednostce szczególnie, pamiętam o tym. Tego, co się, to dużo słyszałem o dobrowolnej zasadniczej służbie wojskowej, jak się ich traktuje, jak innych żołnierzy. Wielokrotnie akurat o tym mówiłem. No cóż, no to w tym piśmie też odzwierciedla swoje, no, że tak powiem, odzwierciedla to, co się tam dzieje. Na jeden kontener przypada 6 żołnierzy. Myślę, że większość osób, która będzie oglądała pańskie wideo, jest świadoma, jak wygląda taki kontener i jak to jest w nim przez dwa, może 3 tygodnie mieszkać. No tak. Teraz proszę dołożyć do tego konieczność dostawiania w nim szafek, biurek i sprzętu żołnierzy. Jest to spowodowane strachem obecnego dowódca przed podzieleniem losu poprzedniego dowódcy, który wyleciał za niezapewnienie dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej odpowiednich warunków bytowych. Słyszałem właśnie o tym, że poprzedni dowódca czy osoba odpowiedzialna za to nie zapewniła. No cóż, no i tutaj RWD, nie? Ratuj własną dupę.
No i no ale swoją drogą, ja tego nigdy nie potrafię zrozumieć. Dobry dowódca dba o swoich żołnierzy. A takich przypadków jest naprawdę bardzo dużo. Że ważniejsza jest dobrowolna, zasadnicza służba wojskowa niż żołnierze. Tak samo jak na tych wszystkich właśnie kompaniach szkoleniowych i innych takie rzeczy. Całować w dupę młodzież, która przychodzi. Nie zawsze jest to młodzież, ale ogólnie jest najlepiej karać, jeżeli ktoś chce odejść. Nie krzyczeć. Inne takie rzeczy. Ogólnie karać starą kadrę. Tylko dlatego, że... Bo dobrowolna ma być głaskania po główce. Nie wszędzie tak jest na szczęście. Bo znamy miejsca, gdzie się nie pierdolą w tańcu, za przeproszeniem, tak powiem kolokwialnie, wprost. I chwała im za to. A to dobrowolna się skarży, są źle traktowani. No ale tam to pamiętam, że to było tak długo. Ale poczytajmy dalej, bo to jest bardzo ciekawe. Wcześniej w tym roku miała miejsce sytuacja, gdzie żołnierze dobrowolnej czy służby wojskowej leżeli brzuchami do góry na jednostce, a kompanie przez 2 tygodnie przebywały na pustyni, bez wody, bez sanitariatów, bez zapewnienia jakiegokolwiek zabezpieczenia logistycznego ze strony jednostki. Doszło do sytuacji, gdzie żołnierze bali się o własne zdrowie przez brak możliwości umycia się i konieczności załatwiania potrzeb fizjologicznych w pobliżu miejscu bytowania. No i tutaj, no widzicie, no i to tak jest, dobrowolna, zasadnicza. Nigdzie najlepiej nie wyjeżdżać, nie ruszać, mają leżeć i pachnieć, a kadra, no cóż, no inaczej. Ja tutaj tylko wspomnę o tym, że tak samo jest w wielu miejscach. Było, nie wiem czy nadal jest. To, co było, to zgłaszałem. Jeżeli na granicach, czyli jeżeli na granicach również macie takie warunki, to proszę zgłaszać o tych. Dawać, panowie, lecimy z tematem. Temat się nie skończył. W wielu miejscach jeszcze dużo pozostało do życzenia, więc jeżeli macie ochotę, naprzód. A tutaj, panowie, dajcie znać, pokażcie, jak wyglądają te kontenery i jak to wszystko wygląda w ogóle. Ile miejsca, co, jak. Nikt wam za to głowy nie urwie. Ja na pewno nie. Następny akapit muszę troszeczkę ocenzurować, bo od razu, no cóż, można by było wiedzieć, o jaką jednostkę chodzi, ale chodzi tutaj o karanie i to niejednokrotnie karanie za tak poważne, w cudzysłowie, przewinienie, jak bycie oznaczonym na cudzym zdjęciu na Facebooku, będąc w mundurze. Ktoś was odznaczy, gdzieś byliście widzeni, czasami jest to nawet gdzieś tam, nawet z oficjalnej strony zdjęcie, ktoś was odznaczy, a dowódcy, no kurwa, jak się nudzą, to po prostu Facebooki wam przeglądają i gdzieś was ktoś odznaczy i starają się was karać. Ja też przez takie rzeczy przechodziłem, powiem wam szczerze. Komedia. Komedia. Nikomu ze sztabu, a tym bardziej dowódcy, jednak nie przeszkadza to, że zdjęcia twarzy żołnierzy z widocznymi stopniami i imiennikami są publikowane w mediach społecznościowych. Słuszna uwaga, nie? Tworzy to paranoiczną sytuację, gdzie żołnierze słyszą zambony, apele o konieczności zachowania, wiadomo, no to jego całego obseku, i jednocześnie są narażani na wpływ obcych służb przez te same osoby, które apelują o zachowanie anonimowości. I tak to właśnie jest. Nie pokazywać, nie dawać zdjęć, a wy sami, panowie dowódcy, inni tacy, wystawiacie tych żołnierzy. Tak, dwie strony medalu. Zależy jak, gdzie lepiej można tam. Panie pułkowniku, całuję rączki i w ogóle inne takie rzeczy. Tak, niezależnie jaki czas by się wybrało, to wchodząc na profil jednostki, po chwili przewijania znajdzie się zdjęcie, gdzie niezamazane twarze żołnierzy zawodowych z widocznym imiennikiem i stopniem, dodatkowo część, najczęściej na tych zdjęciach żołnierzy ustawianych są kompaniami, co dodatkowo ułatwia określenie miejsca pełnienia służby. Gratuluję zdrowego myślenia, panowie dowódcy. Kolejny akapit tutaj jest o pijaństwie podczas wykonywania niektórych czynności. Ja tego akapitu nie będę teraz czytał, ponieważ panowie, powiem wam, że jest to, wiem, że będziecie czytać, ja chciałbym to przeczytać, ale oskarżenia są tutaj naprawdę, naprawdę mocne. Naprawdę mocne. I te osoby, które mi tu przysłały ten temat, prosiłbym o kontakt, najlepiej pilny, bo ten temat należałoby rozwinąć. Dlaczego? Zaraz wam powiem. Ostatni akapit. Od autorów. Ten tekst powstał przy udziale wielu obecnych i byłych żołnierzy niezadowolonych z poziomu degeneracji obecnej w aktualnym lub
częściej już byłym miejscu służby. Nie ma on na celu sabotażu jednostki, a raczej nagłośnienie zepsucia mającego miejsce w tej jednostce. Bardzo, bardzo chcielibyśmy, aby żołnierze posiadający informacje mogące prowadzić do zmiany sytuacji w jednostce otworzyły się przed żandarmerią i udostępniały swoją wiedzę. W razie potrzeby rozwinięcia jakiegoś tematu proszę odpowiedzieć na adres mailowy, z którego ten tekst został wysłany. Panowie, ja się do Was zwrócę z prośbą o dodatkowe jeszcze wyjaśnienia. Co do właśnie tekstu od autorów. Słuchajcie, tam w tej jednostce wiem, że są prowadzone postępowania wyjaśniające jakiekolwiek. Jeżeli nie chcecie rozmawiać tam, a wiem, że tam żandarmeria troszeczkę szalała, aczkolwiek słuchajcie, też panowie żandarmi, moglibyście się przyłożyć akurat tam do roboty, bo tak jak ostatnio jakoś tam rozmawialiśmy, to wiecie, o co chodzi, prawda? Wiecie? Ja wiem, wy wiecie. Tak. No, dużo, że tak powiem, miałbym tutaj do powiedzenia w tej kwestii. Ale to żołnierze, jeżeli nie chcecie z tymi panami rozmawiać, boicie się, to proszę zgłoście się do mnie. Chciałbym, bo jedno jest pewne, jak powiedział niedawno jeden dowódca jednostki wojskowej, to zależy zresztą od ich punktu widzenia, że jeżeli takie coś się dzieje w mojej jednostce, to proszę to zgłosić do organu ścigania. Ale jak zgłaszacie do organu ścigania, to potem mówią, dlaczego do mnie nie przyszliście, mogliście przyjść, ja was zawsze wysłucham. Nie? Po co piszecie do takich Siergiejów, Powałków, Onetów i wirtualnych Polski i tak dalej. Aż mi się, tak, bo jak słyszę te, za przeproszeniem, pieprzenie, głupot, to mnie normalnie aż, to jest tak. Także jeżeli się boicie powiedzieć takie rzeczy, zapraszam do mnie. Tak właśnie jak na tej zasadzie. Słuchajcie, ja jestem zwolennikiem tego, żeby to wyciągać, żeby mówić o tym, żeby zgłaszać to do organów ścigania. I są sposoby zgłoszenia się do ludzi nawet bezpośrednio na górze. Są to ludzie, którzy mi pokazali swoje wsparcie, którzy mi pokazali, że są godni zaufania, są to ludzie, którzy potraktują was poważnie, są to ludzie, którzy nie wiebią was na minę. Tyle wam mogę powiedzieć. Jestem zwolennikiem, żeby zgłaszać to do organów ścigania. Przedstawiłem to pismo między innymi z jednego powodu, bo ktoś mówi, że niedawno właśnie usłyszałem, dostałem to pismo od jednego pana pułkownika z innej jednostki wojskowej niż ta, że kurczę, nawet zacytuję tutaj, ktoś pisał. W mojej ocenie, gdyby chodziło o faktyczne dobro żołnierzy oraz przeciwdziałanie krzywdzie, powyższe naruszenie zostałoby zgłoszone do właściwych organów ścigania przez oficjalną, drogą oficjalną przez pokrzywdzonych. I tam, że było, że według nie, jego oceny to mówienie o tym w mediach społecznościowych to nie jest dbanie o dobro żołnierzy. A gdzie ci żołnierze mają iść, panowie pułkownicy, panowie w ogóle dowódcy jednostek? Gdzie oni mają iść? Najczęściej jak się do was zgłaszają, są karani i sprawy są zamiatane pod dywan. Jedyną taką właśnie rzeczą, którą na was działa, to jest to, jak mówi się o was publicznie, o waszym chamstwie i prostactwie. Bardzo mi przykro, że tak są niektórzy, którzy się obrażają właśnie o takie słowa, ale ja widzę takich, właśnie takich oceniam, tak mówią żołnierze, którzy tak traktują swoich podwładnych. Właśnie. Zawsze robicie, jak wam... To jak, dlaczego? Dla mnie właśnie jest to nieraz mówienie, nawet nie trzeba nieraz wysyłać jakiegoś kwita, ale po prostu mówienie o tym w mediach społecznościowych, to sprawia to, że co? Że w jednostce właśnie, danej jednostce wojskowej się bardzo dużo mówi na ten temat i ludzie zaciągają ręczne, zaczynają od razu zupełnie inaczej traktować swoich podwładnych. Ciekawe, prawda? Ja uważam, że wiecie co? Kiedyś tego nie było. Teraz jest dużo takich ludzi jak ja, bardzo dużo akurat. Ja to tam jestem pikuś w porównaniu do innych, tak naprawdę. Ale powiem wam szczerze, że gdybym miał kiedyś taką możliwość, tam bym się zwrócił do niektórych osób, bo to po prostu, co widziałem, będąc jeszcze tam młodszym żołnierzem, tak? Miałem te na kilka lub kilkanaście lat służby, to się wszystko nadawało. Tylko ja nie miałem się do kogo zwrócić. A może wtedy bym skorzystał akurat.
Tylko, że w tamtych czasach to nie było to wszystko tak rozbudowane, tak jak jest teraz, tak możliwości dojścia do tego internetu i tak dalej, i tak dalej. Panowie, wracając do tego pisma. Słuchajcie, ci, którzy to usłyszą, będą wiedzieli, o co chodzi. Ja niektóre rzeczy już widziałem. Miało coś miejsce w tej akurat jednostce, że ktoś coś zaprzeczał, że to się nigdy nie stało, a jednak się stało, a jednak były filmy, a jednak były nagrania, a jednak trzeba, no cóż, ewakuować się, nie? Co niektórzy. Tak to właśnie wygląda. Tylko coś czytałem właśnie o zmianie właśnie ustawy o obronie ojczyzny. Tam są takie właśnie takie zmiany, że kiedyś to żołnierz rzucił kwitem, uciekał gdzieś do cywila i okej, miał tam wszystko zachowane, ładnie, pięknie, wiecie o czym mówię, uprawnienia, inne takie rzeczy. A teraz z tego, co się orientuję, musiałbym dokładnie jeszcze na ten temat doczytać, może ktoś z was mi pomoże, że teraz jak ktoś popełni przestępstwo i nawet spieprzy do cywila, to jest ścigany przez 5 lat i mogło to być kary pieniężne, jakieś tam urwanie różnego rodzaju gratyfikacji, innych takich rzeczy, łącznie z karą na przykład degradacji. No ja wiem, mocne, ale no kurczę, muszę zbadać mocniej to temat, bo to niedawno o tym słyszałem, więc chyba wiecie, koleżanki, koledzy mundurowi, warto ścigać oszustów albo tych po prostu, którzy w swoich mundurach, bo mając wyższe pagony, uważają, że my, ci niżsi, jesteśmy po prostu ich własnością. To tak nie działa. To tak właśnie nie działa. Moim zdaniem się mylą i powinniśmy im to pokazać. Chcemy naprawiać świat, chcemy zadbać o lepsze jutro, chcemy pracować w godnych warunkach. Zacznijmy od siebie, od swojej własnej osoby, a przede wszystkim zapomnijcie o strachu. Czego się tutaj bać? Podsumowując, chcecie jeszcze na ten temat porozmawiać? Zapraszam serdecznie do kontaktu. Ja tutaj jeszcze tylko wspomnę, że panowie wracają do jednej z sytuacji właśnie odnośnie nieuzasadnionego wykorzystania sprzętu do wojskowego. Wiecie, chodzi o tego jednego pana oficera, który słyszałem się ewakuuje do cywila. Prawda, koledzy? Tak, właśnie, to jeżeli chcielibyście coś dodać. Żołnierze, którzy w tym uczestniczyli, wszystkim chcecie coś dodać, chcecie pogadać, bez żadnych zobowiązań, zapraszam serdecznie do kontaktu. Wiem, że wielu z was tam czeka, byłych żołnierzy i obecnych czeka na rozwój wypadku, co się będzie działo w tej jednostce wojskowej. Ja tutaj to pismo, to jestem w szoku. Co ja zrobiłem z tym pismem? Możecie się domyśleć, co ja zrobiłem z tym pismem. Już, ogólnie. Co zrobią z tym dalej? Nie wiem, co zrobią z tym dalej, ale wielu mogłoby bardziej popracować nad tym. Będę też musiał wykonać parę telefonów, zapytać się, bo mi się to nie podoba, że niektóre rzeczy mam takie wrażenie, że po prostu nie mają wyjść na zewnątrz. A ja wiem, że ja i wielu ludzi akurat z tej jednostki wojskowej chce zupełnie inaczej. Także. Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Do kogo ma dotrzeć ten film, to dotrze. Zapraszam do kontaktu i do usłyszenia. Aleksander.